den Häftling 87-37 Nummer. Jestem Polką. Nazywam się Walentyna Ignaszewska w obozie obecnie Nikodem. Trafiłam, mając 20 lat, do obozu. Kobiety zostały wprowadzone 16 z tego Oświęcimia Głównego, gdzie przyjechałam 16 lipca, to 16 sierpnia przenieśli nas tutaj już na stałe na Brzezinkę, do Birkenau. No i do bloku 7, to byłam z mamą. No mama po 3 miesiącach zmarła, bo ja należałam do Polskiej Organizacji Wolnościowej, za to nas aresztowali. I te panie ze mną też, nas 9 przyjechało, pracowały przy tych drutach, to widziały, jak tych mężczyzn z pola wiozą tą główną drogą, nie wiozą, tylko ciągną za nogi i coś, te głowy podskakują i tak. No i tutaj na bloku było nas tak koło 1000 osób. Kobiety tam są, tam nie ma łóżek, tylko są takie koje, bo to kiedyś było budowane przed wojną jako stajnie dla koni. Konie tu były. No więc na tych blokach, no to makabryczne. Bo to tak, te, które panie leżały na dole, to gryzły je szczury. Jak były słabe, to te szczury wchodziły i na piętra też. No teraz tak, chorób były dużo, dużo starszych osób, były osoby chore, więc jak leżało ich na pryczy 5, 6, czasem i 8, no to nie leżały, tylko ściśnięte jedna z drugą i tak trzeba. La nuit est tendue sur mon chalet, au milieu de femmes et de jeunes filles qui ronflaient doucement, rêvaient tout haut, pleuraient tout bas et s'agitaient. Les mêmes qui affirmaient dans la journée, nous ne voulons pas penser, nous ne voulons pas sentir, sinon nous allons devenir folles. J'étais souvent prise d'un attendrissement infini et je demeurais éveillée. Je voudrais être le cœur pensant de tout un camp de concentration. No, hałas niesamowity, bo wyobrażacie sobie państwo, jak 1000 osób na bloku i wszyscy zaczną po pracy, przychodzą i zaczną mówić i gadać, no to jest niesamowity hałas. O 10 już trzeba była ta Zeitruhe, czyli cisza była. To zależy, na jaką auzierkę się trafiło. Dyrektorem ta była straszną sadystką. Ona potrafiła kobietę przewrócić tą swoim butem oficerskim tutaj nadepnąć ją, także ją zadusiła od razu. To, co ja jeszcze mogę powiedzieć? Tam całe życie było jednym ryzykiem. No ja. No na pewno pomagano sobie cały czas. Więźniarki między sobą, te, które wchodziły, czy to do pracy w polu, przynosiły, no musiały tajemnie przynosić jakąś żywność, czy jakieś tam jarzynki, czy coś takiego do lagru koleżankom przynosiły. Wie pani, w ten sposób się jeszcze pomagało, że na przykład przychodził transport, to każda patrzyła, skąd przychodzi. I załatwiało się i postarało się im o te pierwsze dni jakoś, żeby chociaż były dla nich takie możliwe. No a później starały się też i pracę lepszą jakąś gdzieś wyszukać i na jakiś blok lepszy, jeśli można było przenieść. No także na przykład u mnie w paczkarni to z 5 czy 7 koleżanek takich mówiło, że ja im uratowałam życie. Nie wiadomo by było, co by się z nimi stało. Także poprzez tą naszą auzierkę prosiła mi to i w końcu zgodziła się, żeby przyszły do pracy, do paczkarni. A były takie, które nie potrafiły sobie poradzić, bo były osoby bardziej zaradne i to. A były takie, że nie potrafiła, nie wiedziała, co robić, a były takie też, co... Nous sommes des visages, disait Lévinas, c'est-à-dire nous sommes à la fois des êtres profondément fragiles,
Et cette vulnérabilité est notre propre, est la marque même de l'humanité. Et la violence de la Shoah, la violence des génocides, c'est de dénier cette condition de sujet sensible, de dénier notre condition de mortel, de dénier notre condition de sujet sexué, inscrite dans la singularité d'un corps. On le voit très bien quand on regarde un peu les écrits sur l'administration nazie. Les victimes sont réduites à des catégories administratives. Les victimes sont réduites à des chiffres, elles sont réduites à des néants de chair. Elles n'existent pas dans leur chair. Leur condition charnelle est suspendue.